Fantastyczny sukces na kortach, no i także dzisiaj, jak się pan czuł, odbierając w imieniu córki tak wyjątkową statuetkę? No trochę nieśmiało, ponieważ same kobiety odbierały te nagrody, ja generalnie, jak i tak zwany przysłowiowy rodzynek. No ale szczerze mówiąc, jest to miłe, że mogę jej pomóc, że odebrać za nią tą nagrodę. No wiadomo, ona jest, mówiąc brzydko, zabiegana i zalatana. Dzisiaj jest na Wimbledonie i przygotowuje się do następnych startów. Także no, jak najbardziej doceniam to w ogóle, że redakcja wprost umiała docenić jej wyniki w sporcie. No i to, że generalnie jest widoczna w tym, co wspiera i mówi o Ukrainie, tak? Jak pan jako tata czuje się, widząc, że pańska córka odnosi tak wielkie sukcesy? No, dumny jestem, no oczywiście, no ale powiem szczerze, nie powiem, że się przyzwyczaiłem już do tego, bo bym skłamał, ale staram się patrzeć na to dosyć chłodno, to znaczy nie podskakuję z radości, nie robię z tego jakiegoś wielkiego show, bo to nie o to chodzi. Jest mi miło niezmiernie, że potrafiłem jakby, czy Iga potrafi w ogóle odnaleźć się w tym wszystkim, w tym sporcie i że robi coś niesamowitego, no bo tak naprawdę, no nie wiem, czy jak się ktoś zna na tenisie, to pewnie wie, że bycie pierwszą rakietą na świecie, no jeszcze nie mieliśmy takiego, powiedzmy, polskiego sportowca w tenisie ziemnym. Jak wyglądało dzieciństwo Igi? Czy była jakaś na przykład dyscyplina w domu? To znaczy, no generalnie było to wszystko poukładane, to znaczy przynajmniej miało być, bo była normalna nauka, był normalny sport, był wolny czas, że tak powiem, dla jednej czy drugiej córki. To nie jest tak, że był jakiś rygor, jakiś, nie wiem, przymus i tak dalej. Najważniejsze to było zaszczepić, powiedzmy, miłość do danej dyscypliny, bo początki były takie, że próbowaliśmy, dziewczyny właściwie próbowały pływania. Później się zrodził tenis. No wiadomo, jak tutaj zresztą było wiele słów takich powiedzianych, jak nie ma pasji, nie ma jakby tego zaangażowania, no to nie robi się czegoś z miłością. No Iga dzisiaj lubi to, co robi, prawda, i dlatego się w tym odnajduje. I tak. Iga przy tym wszystkim pozostaje niezwykle skromną osobą. Czy nie martwi się pan o to, że ta sława i pieniądze w przyszłości mogą ją zmienić? No jeżeli dzisiaj jej nie zmieniły, to w przyszłości tym bardziej nie zmienią, bo Iga za każdym razem no, jest coraz mądrzejsza, dojrzewa. Ona jest jeszcze wbrew pozorom młodą osobą, ma dopiero 21 lat, więc te wszystkie tematy, o których się mówi, o tej wojnie i o sprawach tych, gdzie ona jest dzisiaj liderką rankingu, no to tak prawdę mówiąc, ona się tego cały czas uczy i dojrzewa właśnie z tym całym jakby bagażem, który musi niestety dźwigać, tak? No, uważam, że robi sobie świetnie, radzi. Ma oczywiście wkoło siebie dużo dobrych doradców, którzy potrafią je jakby podpowiedzieć albo ją nakierować na odpowiednie tory myślenia. A czy Iga ma czas na życie prywatne? Ma, ale jak wrócić do domu, prawda? No, jak jest w naturze, takim powiedzmy, tak jak teraz wyjechała na Wimbledon, jest skoncentrowana tylko i wyłącznie na grze, to znaczy na tym, żeby zrobić dobrze ten wynik i no, żeby jak najlepiej spożytkować ten czas.